W dzisiejszym filmie, który tak naprawdę jest kontynuacją filmu poprzedniego na temat diety dla zdrowia mózgu i odżywiania dla zdrowia mózgu, który możecie obejrzeć tutaj, opowiem o nawodnieniu, o płynach, które wpływają korzystnie na zdrowie mózgu. Jeżeli temat pracy mózgu, poprawy funkcji kognitywnych, biohackingu Cię interesuje, to zapraszam Cię na darmowy newsletter, do którego link masz w opisie, oraz do kursu na temat poprawy pracy mózgu, który też jest w opisie. Jeżeli chodzi o nawodnienie, tutaj na pewno słyszeliście o tym, że nawet 1-2% odwodnienie zdecydowanie pogarsza nasze funkcje kognitywne, samopoczucie, poziom energii, ale też pracę mięśni. Tutaj bardzo dużo możemy wynieść z efektów sportowych, ogólnie z badań nad sportowcami, dlatego że właśnie odwodnienie, nieprawidłowe nawadnianie, czy też ciężkie warunki, w których uprawiamy sport, bardzo, bardzo negatywnie wpływają na performance i tak naprawdę główną, taką pierwszą kategorią rzeczy, które poprawiają osiągi sportowe w takich sportach o większej intensywności, tak? Bo nie mówimy tu raczej, no w siłowni, na siłowni może to mieć jakieś znaczenie, ale przede wszystkim chodzi nam o na przykład sporty drużynowe, tenis też, koszykówkę czy jakiekolwiek inne sporty, gdzie jest po prostu duża intensywność, gdzie biegamy, mamy zmienne to tempo i ogólnie no, powoduje to duże obciążenie ogólnie mięśni układu nerwowego, dużą potliwość i dużą utratę też właśnie tego potu i płynów. To właśnie wtedy wiemy z tych zawodów sportowych, że odwodnienie bardzo negatywnie pogarsza właśnie osiągi sportowe i prawidłowe nawadnianie to w ogóle jest taki klucz, jeżeli chodzi o utrzymywanie czy poprawianie tych aspektów sportowych, prawidłowe nawadnienie podczas wysiłku, no to wręcz no są różne strategie na ten temat, wyliczenia, ile czego należy podawać, żeby te osiągi sportowe tutaj zachować i bardzo mocno właśnie odwodnienie przekłada się na pracę mózgu, pracę układu nerwowego i stąd te mięśnie też dużo gorzej funkcjonują, bo po prostu układ nerwowy i mózg jest, powiedzmy, że przeciążony przez to odwodnienie, ale kluczowe tutaj też są elektrolity, które są kluczowe dla pracy mózgu i dla skurczy mięśni, dlatego też uzupełnianie płynów elektrolitami, czy ewentualnie w przypadku sportu izotonikiem jest kluczowe, żeby ten mózg odpowiednio działał. Izotonik jeszcze oprócz elektrolitów będzie miał do tego jakieś źródło cukru. Wiadomo, że najczęściej glukozy, wiadomo, że jeżeli trenujemy, no nie wiem, jedziemy na przykład na rowerze 2 godziny, no to my zużywamy bardzo dużo tej glukozy i podawanie jej z zewnątrz jest bardzo też korzystne. Ale jeżeli mówimy tutaj o zwykłym nawodnieniu, gdzie po prostu pracujemy umysłowo, czy siedzimy sobie gdzieś w domu, no to już ta glukoza nie będzie nam potrzebna i ten aspekt pomijamy. No i tutaj jeszcze o nawodnieniu można wspomnieć o tym, że sportowcy, którzy robią wagę w różnych sportach, bardzo często robią to przez odwodnienie, szczególnie w ostatniej fazie przygotowań tych robienia tej wagi. I odwodnienie tutaj pokazuje też, jak negatywnie wpływa to na samopoczucie, gdzie ostatnio było kilka przypadków, gdzie osoby właśnie na tym ważeniu mdlały, czy ogólnie no, nie były w stanie przystąpić do wagi, czy tej wagi też po prostu nie były w stanie zrobić. I też są różne filmy, gdzie pokazują sportowcy, jak robią tą wagę, na przykład poprzez jakieś tam kąpiele, sauny i po prostu jak źle się czują przy odwodnieniu. Więc to jako kwestia, jak odwodnienie wpływa na nasze samopoczucie, zdrowie i skurcze mięśni, to myślę, że takie wprowadzenie. Na pewno też wielu z Was wie, że po prostu jeżeli nie pije, gdzieś tam, nie wiem, no zapomina o nawodnieniu, to gorzej się po prostu czuje. I tutaj, jeżeli chodzi o odwodnienie, to są też różne znaki, które są związane z odwodnieniem, bo na przykład suche usta są już, to, że mamy sucho w ustach, jest już takim znakiem tak naprawdę dosyć sporego odwodnienia. To nie jest tak, że jak mamy sucho w ustach, to dopiero to jest pierwszy moment, w którym powinniśmy pić. Tak naprawdę powinniśmy pić cały czas i do takiej suchości w ustach nie powinniśmy doprowadzać, ale moim zdaniem takim bardzo obiektywnym, prostym do sprawdzenia właśnie pokazem tego, czy jesteśmy odwodnieni, jest to, jak często chodzimy do toalety i jakiego koloru mamy mocz. Dziwne może trochę, ale rzeczywiście jest to bardzo ważny aspekt, jeżeli chodzi, bardzo prosty aspekt, jeżeli chodzi o mierzenie odwodnienia, czy ewentualnie też oczywiście innych problemów zdrowotnych, bo kolor moczu może się zmieniać nawet po witaminach z grupy B oczywiście, ale jeżeli mocz nasz oprócz porannego w ciągu dnia jest jakiś pomarańczowy, ciemny, to bardzo mocno sugeruje to, że jesteśmy odwodnieni. Tak naprawdę ten mocz w ciągu dnia powinien być słomkowy, przejrzysty i to właśnie bardzo dobrze pokazuje, czy jesteśmy odwodnieni. Dodatkowo, jeżeli nie oddajemy moczu minimum 8 razy dziennie, to z dużą pewnością też jesteśmy odwodnieni. Jeżeli ktoś chodzi do toalety właśnie na tak zwany siku, powiedzmy 5 razy dziennie, 3 razy dziennie, no to zdecydowanie jest to duży problem z odwodnieniem, ale tutaj też oczywiście może to iść w drugą stronę. Już może nie będę poruszał całego tego aspektu diuretycznego, że spożywamy jakąś kawę czy inne rzeczy, kofeinę, która spożywana doraźnie, jeżeli nie spożywamy jej regularnie, może działać po prostu diuretycznie,
właśnie, i wiadomo, coś tam po prostu wypiliśmy pobudzającego, czy diuretycznego, czy jakąś pokrzywę i częściej chodzimy do toalety, czy też na przykład jeżeli nie jedliśmy, tak, jeżeli nie jemy, to też schodzi z nas woda, czy nie jemy węglowodanów, to wtedy wiadomo, że ten mocz oddajemy częściej, ale to jest i jak spożywam alkohol, tak, to są jakieś inne kwestie, ale jeżeli po prostu mamy jakiś tam normalny dzień, pijemy normalne płyny, spożywamy normalne pokarmy i chodzimy do toalety, nie wiem, 25 razy dziennie, to też jest jakiś na pewno problem. I tutaj też mogą to być problemy metaboliczne, mogą to być problemy z insulinopornością czy z cukrzycą, ale najprostszą też taką rzeczą związaną z tym, co pijemy i właśnie z tym nawodnieniem, może być to, że nie spożywamy odpowiedniej ilości elektrolitów i pod względem nawodnienia jedną z kluczowych kwestii właśnie, żeby prawidłowo się nawadniać i dbać o ten mózg i o to samopoczucie, są elektrolity. Bo jeżeli pijemy sobie wodę na przykład z filtra, z kranu, z filtra, czy pijemy sobie wodę jakąś tam źródlaną, która praktycznie no, nie ma za dużych korzyści zdrowotnych i nie jest za bardzo regulowana, to z tą wodą nie dostarczamy za bardzo elektrolitów. Nie dostarczamy wapnia, magnezu, sodu, potasu itd. I być może, jeżeli nie trenujemy ciężko, nie jest jakoś mega gorąco i mamy w miarę dobrą dietę, no to może to nie być problemem. Ale jak jest ciężko, jak jest ciepło, jak trenujemy, czy mamy jakieś inne obciążenia i pijemy tej wody też dużo, to ona nie będzie odpowiednio nas nawadniać, bo tych elektrolitów nie zawierając, ona będzie szybko przez nasze ciało przechodzić i tak naprawdę zużywać te elektrolity w większej ilości niż je dostarczać. Dlatego też dbanie o podaż elektrolitów jest taką podstawową rzeczą, jeżeli chodzi o nawodnienie. No i tutaj, jeżeli wybieramy wodę butelkowaną, kupną, to powinniśmy wybierać wodę mineralną średnio czy wysoko zmineralizowaną. Przeważnie taka będzie dobra i ogólnie pod względem wody butelkowanej zawsze wybierajmy wodę mineralną, a nie źródlaną, bo źródlana tak naprawdę niewiele różni się od tej z kranu. Pod względem wody z kranu można pić wodę z kranu z tych filtrów. Tutaj często się mówi o tym, że w ogóle woda z kranu jest ok. Ja jakoś nie jestem super zwolennikiem ze względu na to, że nie wiemy, jak nasza instalacja w naszym budynku czy w naszej miejscowości wygląda. Nawet jeżeli z przepompowni ta woda idzie czysta, to nie wiadomo, jak to u nas po prostu w budynku wygląda. No i na pewno też woda z kranu nie ma odpowiedniej zawartości elektrolitów. I jeżeli pijemy wodę z kranu, z filtra, na przykład takiego plastikowego, zwykłego, to warto trochę do niej dodać elektrolitów, a jeżeli mamy filtr na przykład odwróconej osmozy, to powinien on być z remineralizacją, czyli te minerały powinien dostarczać z powrotem. Jeżeli tego nie ma, to odwrócona osmoza tak naprawdę wszystkie elektrolity też z wody usuwa. Wiadomo, że zanieczyszczenia, ale też elektrolity, więc dbajmy o odpowiednią podaż elektrolitów i płynów. No i jeżeli chodzi o samą ilość płynów, ile tych płynów powinniśmy dziennie wypijać, bardzo prostym kalkulatorem jest na każde 30 kg masy ciała litr wody, czyli jak ważymy 45 kg, no to 1,5 litra, 60 kg, no to 2 litry wody i tak dalej, 2 litry płynów i tak dalej, gdzie do puli płynów zalicza się oczywiście woda i wszystkie napoje, też soki i tak dalej, co byśmy nie pili, ale także kawa, herbata i inne rzeczy też się zaliczają do puli płynów. To nie są diuretyki, to jest oczywiście mit. Woda, kawa czy herbata dostarczają więcej płynów, czy po prostu są płynami, które są nawadniające. Ten efekt diuretyczny występuje po prostu, jeżeli ktoś rzadko spożywa kofeinę. Jeżeli ktoś po prostu raz w tygodniu czy raz na dwa tygodnie spożyje kofeinę, to wtedy rzeczywiście jest jakiś tam efekt diuretyczny i to może mieć jakieś niewielkie znaczenie, ale ogólnie, szczególnie jeżeli pijemy kawę regularnie, to nie jest ona na pewno diuretykiem i na pewno zalicza się też do puli płynów. No gorzej, jeżeli ktoś pije na przykład 5 kaw w ciągu dnia, a w tym czasie nie pije w ogóle wody, no bo to już jest trochę problematyczne. Pod względem w ogóle tego, jaki, powiedzmy, jakim rodzajem płynu jest kawa, bo ona ma jakby inną kwasowość i w ogóle inną gęstość, więc nie jest jakiś to super napój, żeby go pić tylko samego. I tak samo wiadomo, że do espresso na przykład dodajemy wodę, którą powinniśmy te espresso przepijać, więc tutaj nie pijmy może samej kawy, ale jest ona na pewno czymś, co do puli płynów się dodaje. I tak samo, jeżeli chodzi o herbatę, tylko żeby po prostu nie było tak, że tylko herbata jest naszym źródłem płynów w ciągu dnia, tylko żeby tej wody też trochę na pewno dostarczać, ale tutaj też są inne rzeczy, które wpływają korzystnie na nasze nawodnienie, bo są to na przykład owoce czy zupy, tak? Jeżeli spożywamy dużo zup, na przykład teraz jak jest ciepło, jakichś tam chłodników czy innych, to też te płyny z tej zupy, czy też na przykład z owoców takich jak arbuz, który ma bardzo dużo wody, też wliczają się do zapotrzebowania naszego na płyny codzienne, tak? Czyli w zależności od tego, jakie pokarmy spożywamy i no, ile pijemy płynów, no to wszystko wlicza się do naszego dziennego bilansu. No i co jeszcze z innymi tutaj napojami, bo kawa też może oczywiście mieć swoje efekty korzystne na pracę mózgu, jeżeli ją dobrze tolerujemy i powiedzmy, że dobrze ją spożywamy.
jakieś tam interwały zachowujemy. O kawie tutaj nagrywałem oddzielne filmy. Tak samo herbata może mieć swoje korzyści dla pracy mózgu, po prostu takie, że po prostu ją pijemy i nasz mózg funkcjonuje lepiej. Ale są też inne płyny, takie jak yerba mate, czy właśnie no, różnego rodzaju tak naprawdę herbaty, które mogą być korzystne dla naszego zdrowia i pracy mózgu. Jak najbardziej można je spożywać, tylko po prostu nie w nadmiarze i dbajmy też o spożycie innych płynów. A co na przykład z sokami, tak, owocowymi czy warzywnymi? Ja ogólnie nie jestem zwolennikiem w ogóle soków, nieważne czy to są owocowe czy warzywne, chociaż warzywne przeważnie nie są zbytnio problematyczne, bo tam nie ma raczej cukru, w zależności od tego, z jakich warzyw są te soki, ale tak naprawdę soki warzywne, soki jakiekolwiek, zawierają bardzo mało składników mineralnych, witamin, praktycznie nie zawierają błonnika i spożywanie soków dla zdrowia tak naprawdę nie jest, no nie jest, nie ma jakiegoś tam wytłumaczenia i nie ma jakiegoś popartego w tym sensu. Szczególnie oczywiście problematyczne są soki owocowe. Jeżeli pijemy tych soków owocowych dużo, to możemy dziennie no, kilkadziesiąt gramów na przykład dodatkowego cukru dostarczać, co dla większości osób może być problematyczne. Znowu, no, tutaj wyjątkiem mogą być osoby, które mają problemy z jedzeniem ilości swoich kalorii, tak, czy potrzebują tej dodatkowej dawki cukru, ale zdecydowanie lepiej jest po prostu spożywać napoje bezkaloryczne, tak? Tak samo jeżeli chodzi o kawę, jeżeli dodamy do niej mleko czy jakieś inne rzeczy, no to też ta kawa ma więcej kalorii, też trzeba to brać pod uwagę. I tutaj jeszcze z takich ciekawostek, pod względem nawodnienia były takie właśnie badania, gdzie wykazywano, co najlepiej nawadnia i najlepiej nawadniającym płynem było mleko w proszku rozdrobnione, tak? No, mleko w proszku, które potem zostało przygotowane, nawadnia bardzo dobrze, ponieważ ono też zawiera w sobie trochę węglowodanów, trochę tłuszczy, trochę białek i też trochę elektrolitów, ale co ciekawe, kawa nie miała dużo gorszego statusu nawodnienia niż zwykła woda i jeszcze inne produkty, też jakieś soki, też dosyć dobrze nawadniają, tylko no oczywiście zwracamy uwagę na to, że one zawierają dodatkową zawartość cukru. A więc podsumowując, odpowiednie nawodnienie jest kluczowe, żeby nasz mózg funkcjonował odpowiednio. Należy spożywać, powiedzmy, że na każdy kilogram masy ciała, na każde 30 kg masy ciała 1 litr płynów, nieważne z czego, tak, to też tutaj wliczamy do tego zupy, owoce i tak dalej, inne rzeczy. No i dbajmy o to też, żeby dostarczać odpowiednią ilość elektrolitów, bo jeżeli tych elektrolitów nie będziemy dostarczali, będziemy pili tylko wodę filtrowaną, czy wodę z kranu, czy jakąś tam źródlaną, to niestety nie będzie ona nas odpowiednio nawadniać, szczególnie jeżeli są to warunki, że jest ciepło, że trenujemy, czy mamy jakieś inne obciążenia.